Nohy, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Star Wars Outlaws na moim kanale, zapraszam do oglądania. I teraz tak, na samym wstępie, moi drodzy, przejrzałem wszystkie tutaj te zadania, które są jeszcze dostępne w moim dzienniku zadań i po prostu stwierdzam, że kończymy serię. Kończymy serię, jeżeli będzie wam się na tyle tak jakby podobało do tego momentu ta seria i będziecie, nie wiem, w niebo wzięci w nią, to możecie dać znać w komentarzach i być może odpalimy strumyk jeszcze z zadań pobocznych. Natomiast wiem, że to jest chyba 53 odcinek, jeżeli dobrze liczę. To jest sporo odcinków. Wydaje mi się, że temat już dawno wyczerpałem, jeśli chodzi o zadania poboczne. Tutaj, no, widzimy, to są takie typowe zadania znajdźkowe, które polegają na przejściu się w dane miejsce, szukaniu, jeszcze raz szukaniu, i tam wątku takiego stricte fabularnego nie ma na to i no nie chcę się w coś takiego bawić, ponieważ nie jara mnie to. Wiem, że za kilka dni kończy mi się Ubisoft Premium, tak, czyli ten abonament, więc też no, teoretycznie powinienem do końca gdzieś tam to ogrywać, ale ja sobie to zrobię, tylko że częściowo oczywiście, tylko że w ciszy, na spokojnie. Poczekamy, niedługo będzie dodatek numer 1, także na pewno ogramy na moim kanale. Zdania o tej grze nie zmieniam. Za 70 parę złotych abonamentu dostałem wcześniejszy dostęp do tej gry. Dostałem 30, nie wiem ile już teraz mam godzin, ale naprawdę bardzo dużo godzin spędzonych w fajnym uniwersum, mimo że nie ma tutaj takiego typowego Star Warsów, takiego typowego Star Warsa, jak sobie kojarzymy, powiedzmy, jak słyszymy właśnie Star Wars, to jakieś rycerze Jedi, Lord Vader, który gdzieś tam ubija tych rycerzy Jedi. Lord Vader był, rycerzy Jedi nie było, ale mamy zupełnie inną historię, świeżą historię, która jest, odbywa się właśnie w świecie Star Warsa, w tym całym uniwersum. No ja jestem zadowolony z tej gry, kto po prostu jej nie lubi, szanuje zdanie, natomiast ja lubię. Dobra, więc tak, jeszcze żeby wyjaśnić wam jedną rzecz. Jak macie wyposażenie i wchodzi... Nie, czekajcie. Brak danych. Bank danych. Boże, bank danych. Macie kolekcję i coś takiego jak transmisję. Jeżeli uzbieracie 5 transmisji, transmisję można dostać chociażby latając w kosmosie swoim stateczkiem. Jeżeli uzbieracie 5 transmisji, to dostaniecie zadanie. Zadanie w dzienniku, które nazywa się Opuszczone lądowisko. Zadokuj na opuszczonym lądowisku i znajdź źródło transmisji. Jest to lądowisko w Akiwie. My tam się aktualnie udamy. Jak znaleźć transmisję w kosmosie? Chociażby to są te takie żółte skrzyneczki. Where are we right now? Looks like an old comms relay. All those transmissions must have passed through here. Czekaj, czy my mamy coś tutaj do... Nie, nie możemy zmodyfikować. Nic się nie dzieje. A, tu na bok musimy zrobić. Any trace of the signal? I think we're a few decades too late. But hey, I found another one of you. He's broken. I am not broken. State your allegiance. Oh, hey. State your allegiance. Kay, tell him you're with CIS Special Operations. I'm CIS Special Ops. I'm here to help.
EX unit reporting. Designation NT7. Help is needed. Reconnaissance mission incomplete. Actuators inactive. Comms inactive. Units separated by monsoon. The rest of your units out there in the jungle? Recon, vital intelligence. The mission must be completed. I am not a monsoon. You are here to help. It's okay. You're okay. Let's finish your mission, all right? I am not broken. No, wydaje mi się, że dosyć mocno jest popsuty i niestety nic z tym nie zrobimy. Natomiast odszukaj ślady jednostki weteran, nowe zadanie. Zrobimy je. W ten sposób właśnie dostajemy weterana i będziemy mogli odblokować ostatniego ziomeczka, jeśli chodzi o umiejętności tutaj. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? No z takich dodatkowych rzeczy to nic, no. Gdzie muszę się udać, panie kolego? Odszukaj ślady jednostki M7. Okej. The jungle is too big to search blindly. Maybe there's more intel around the landing pad. I'll take a look. That was quick thinking back there. What's CIS? I suppose you wouldn't know much about the Clone Wars. Clone Wars? Are you saying he's been out here for 25 years? I've seen this before with BX units that can no longer complete their objectives. They get fixated on them, lose their sense of place and time. I doubt he realizes the war ended. I guess we're the only ones who can help him out now. No tak, zdecydowanie jesteśmy jedynymi, którzy... So what am I looking for here? A secured room or area. The Separatists always made sure to lock down their intelligence. No to generalnie tak, no widzę tutaj zabezpieczone pomieszczenie. Widzę tutaj zabezpieczone pomieszczenie. Tylko nie mam jak je otworzyć. Wsiądź na ścigacz. Ready next? Czemu tu jest mój ścigacz w ogóle? Czy ja wiek... To pokazuje, że niżej jest jakieś zejście, ale... Wait a minute. No nie, no tutaj nic nie ma. Odszukaj ślady jednostki NTN. No nie, no tutaj nie mam żadnej dodatkowej. Czekaj, tutaj coś jest. Nie, bała, nie ma nic. O, zaraz. Gdzie idzie ten prąd? Dobra, wiem gdzie idzie ten prąd. Wejdźmy na górę. Tu możemy sobie jakoś wejść, czy nie możemy? Oczywiście, że możemy. Cyku pyku. Okej. Jak ja mogę... Chwila. Aha, okej, tu wchodzę. Cyk. I teraz tak, tu mam coś. I tam mam coś. Ale co mi to dało? W sumie jeszcze nic, nie wiem, bo muszę wejść tu na dół. W zasadzie w tą dziurkę, o. Otworzy to moje... Found a secured area, but there's no power to the door. The backup generators are needed to last for roughly 30 cycles. See if you can find one. Gonna need more juice than that. Power's back. Now, what's behind that door? Dobra, zaraz to ogarniemy. Tutaj nic nie ma. Szkoda, że żadnej znajdźki nie ma. Przeczytaj datapad. Czy my dowiemy się coś o wojnie klonów? Ty, bidny, tu jest reszta tych chłopaków.
Początek pory burz dał powstańcom ogromną przewagę taktyczną. Trwają przygotowania do ewakuacji z Akiwy. Mam bronić nadajnika, dopóki jednostki 437 i 416 nie wyruszą w teren. Ryzyko jest duże. Nie jesteśmy przystosowani do działania w takich warunkach, a 437 melduje kłopoty z dotarciem do krwawego drzewa. Ale nie możemy zawieść. Says here they were out by the blood tree, but doesn't get much more specific than that. Hey, MG7, what was your unit looking for? Metal intelligence. Hidden. Enemy positions. Monsoon. The mission must be completed. I am not broken. The tree itself is far too exposed for surveillance. But I see caves on the planet's geocharts not too far south. If the droid was deactivated in that storm, it might still be there. Right. You okay with all this? A lot of droids died in the war, Kay. No, jakby nie było, to słusznie powiedział, no. O, tu się chyba na dole otworzyło, czy nie? Tak, otworzyło się, to mogę swoim... Już wiemy, po co mi był potrzebny mój ścigacz. Dobra, Dolina Mery. Lecimy. Oto Kiki Yuna Sunni. Chisi Naga Opa. Chisi Kiru Blasu Aratu. Chisi Bata Wata Chon. Hoha Mikichi. Wana Opa. Oh, fuck. Do cywili idę. Dick, let's go. Jezus Maria, jak ja jestem to... No naciśnij! Co się od jedwabiło przed chwilą? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co się od jedwabiło, ale to nie było fajne. Jak mi zapierdzielili. I właśnie też dlatego wolałbym zakończyć tą serię, bo powiem wam, że ostatnimi czasy strasznie dziwnie tutaj mi się... Być może mam już... nie wiem... przesyt tej gry? Now where do you live, little guy? No i co tutaj? Kto mnie atakuje? Oh! Dobra, wydaje mi się, że jest okej. No, wydaje mi się, że mam delikatny przesyp tej gry. Okej, okay, mogę iść tak, mogę iść albo na górę, zobaczmy, co jest na górze. Bo gra ewidentnie mi każe tam iść, na prawo. Jeszcze tam mamy jakieś... Czy tu mamy jeszcze jakiś skarb? Na szczęście powstańcy jeszcze nie znaleźli naszego składu paliwa, jednak to tylko kwestia czasu, zanim zostaną wykryte wszystkie stanowiska polowe. Jednostka 416 jest w drodze do naszej północnej bazy na zachód od wioski Sashin, gdzie dokona całkowitego usunięcia danych, a ja zostanę tutaj, aby obserwować działania wroga. Nie możemy zawieść. Sounds like the last one went out into the jungle, somewhere west of Sashin. A lot can happen to a droid in that kind of terrain. Might be difficult to find. Dobra, tutaj nie ma nic. So, you do a lot of fighting in the Clone Wars? Yes. Who were you fighting? Anyone I was ordered to. I was created to obey and destroy. I didn't concern myself with why. It can be difficult for organics to understand. Right. Czy tutaj jest gdzieś miejsce na datapad?
Wydaje mi się, że powinien być, ale nie mam też możliwości w żaden sposób się wpiąć wyżej. A tutaj, jak ja sobie pójdę, to mi to nic nie da, bo nie mam jakiejś do rozwalenia. Do rozwalenia ściany. No dobra, idę dalej. Idę dalej. 1,5 kilometra. Czy ja nie mam tam możliwości teleportacji? No tak nie ba... Oczywiście, że mam. Oczywiście, że mam. Idziemy do Sashin Osady. I stamtąd mamy bliżej, a nie 1,5 kilometra. Cyk. Oczywiście nie ma mojego ścigacza. Znowu widzę szumę, no i fajnie. To dobrze czy nie? Bo tak dziwnie to powiedziałaś, Kay. Jakby to co na mnie było miejsce takie niefajne. Mi się wydaje, że tu fajni ludzie i w ogóle. Sterowna się to stało, ten mój. Alright, I'm west of Sashin. Now what? MT7's unit was on an intel gathering mission. It wouldn't be operating in open jungle. Oh, so I'm looking for another base? One that is well hidden. You should investigate the nearby Ayako ruins. Hey, so were you like MT7 during the war? We're all like each other, Kay. That's the point of us. Czy ty myślisz naprawdę, że MT5 był miłym, przytulnym, cudownym robotem? No nie, no to tak nie działało. To tak nie działało. Odszukaj jednostkę MT7. Dobra, no tutaj gdzieś. Teoretycznie mogę tam na dół zejść, albo przynajmniej spróbować. Another part of the unit. Good thing he wasn't totally crushed. Satelita nadawczy nie odpowiada. Zakodowałem nasze dane z rozpoznania bezpośrednio w tym meldunku, na wypadek gdyby nie udało się dokonać zwykłej transmisji. Rozmieszczę w bazie ładunki wybuchowe, aby nie wpadła w ręce powstańców. Niestety monsun uszkodził moje czujniki, więc raczej nie ucieknę przed wybuchem. Ale musimy podejmować takie ryzyko, aby wykonać zadanie. Jezus Maria, oni byli wyszkoleni po prostu, all right, żeby... Here's all the intel from your squad. Received. Transmitting. Waiting. Waiting. Jungle. Waiting. Uplink failed. Satellite failed. The mission must not fail. I've got a ship. I can find your satellite, okay? The mission won't fail. No myślę, że jemu już niewiele czasu zostało. Dobra, czyli teraz tak, pole Trappera, orbita Akiwy i dotrzeć do satelity KNS-a. Fuck, to nie tak. Więc idziemy tak, tu. G. Tak, i tutaj. Strefa lądowania w Myrze. Stamtąd sobie polecimy w kosmos. I może się nawet uda ten wam pokazać, jak wygląda. Mamy jakieś ulepszenie. A, to jest to jedno takie. Pocisk. Który ładuje się przed wystrzeleniem wybuchowego, a to im dłużej się go ładuje, to chyba jest nawet lepsze niż tamto. Tutaj brakuje konwertera stabilności, to i to. Myślę, że wiecie co, wezmę to sobie, ogarnę na maksa ten konfigurator, bo i tak rzadko kiedy go używam. Ale przynajmniej będę miał coś na maksa, nie? Zobaczymy. Dobra. Lecimy w kosmos. Lecimy w... Welcome back. Cześć, maleńki.
Lecimy z tematem. Time to move, ND5. Acknowledged, Kay. Ciekawe, czy ten satelita będzie zdatny do naprawy? Dobra, latanie stateczkiem ma swoje dobre i złe strony, nie? Spadaj na drzewo, Pajku. Nie mam czasu na ciebie. No tutaj tego nie zniszczę. Tu mamy stację. Dobra, to do tej stacji raczej nie lecimy. Znaczy w sensie wiem, że tam lecę, ale szukam, być może tą skrzyneczkę wam uda mi się pokazać. Jeżeli by mi się udało, to... O, panie! Słuchajcie, popatrzcie. Jeżeli dobrze widzę, a widzę raczej dobrze... Tak, taka skrzyneczka, która przykładowo znajduje się, jeśli chodzi o pole trapera, to w tym miejscu podjeżdżacie, znaczy podlatujecie, dajecie coś takiego i transmisja KNS-07, znaczy 04, przepraszam. I te transmisje, moi drodzy, dostajecie do banku danych, do kolekcji i tutaj do transmisji. 5 transmisji, które na razie są zaszyfrowane, daje nam możliwość odblokowania ostatniego trapera, czyli tego gościa, cyk, zdolności, o tutaj proszę, weterana, nie? Musimy zrobić dla niego zadanie, żeby on był, nie wiem, zdatny do tego, aby odblokować nam te transmisje. MT7, can you hear us down there? Something is jamming the signal. There, jammers. 5 of them. Strange. The blinking things, right? Are they from the Clone Wars? Much more recent. We'll have to blast them to unblock the satellite transmission. Co? Those are our jammers, and this is our space. Leave or die. Piraci, powiadacie. Gdzie jeszcze są ci piraci? Nie wiem, gdzie są ci piraci, ale wydaje mi się, że zrobiłem ich chyba bambuko, nie? Dobra, 2 zrobione. Dobra, znowu piraci. Znowu piraci, ale to w żaden sposób nie jest. See some pirates. Acknowledged. Nie zatrzyma mnie to. Pięknie. Polernicy. Tu?
to jest zniszczone. Nie zobaczę. O, tam chyba coś się świeci. Dobra. Tu mamy 4. Gdzie jest ten 5 skubany? Ja myślałem ogólnie, że to jest satelita, nie? A nie, że... O, jest. Okay, the signal's broadcasting. But no one is left to listen. MT7 deserves a fitting end, Kay. I know. Let's give him one. Watch out, mines. No i dobra, i co teraz mam zrobić? Polecieć w stronę Ziemi, tak? Okej, to polećmy tam. Ha, we got him. No przecież to wiesz, piraci na tym etapie to oni są mega słabi. Oni są naprawdę mega słabi, także nie jest to w żaden sposób dla mnie przeciwnik, nie? Dobra, cyk. Opuszczona kryjówka, s'il vous plaît. Ciekawe, jaki koniec go czeka, nie? Znaczy, oprócz tego, że będzie po prostu pracował dla nas, nie? Będzie robotem w stanie w spoczynku. Spoczynku. Nie wiem, czy nie powiedziałem w spoczynku, ale... W sensie, że był na początku, nie? Nie wiem. No, podejrzewam, że minie kilka dni i ja zaś będę miał ochotę sobie pograć Star Warsa. Natomiast... Tak, tak, idź. Natomiast dobrym właśnie pomysłem będzie chwila przerwy. Here he is, sir. Thank you, Lieutenant Vess. Unit MT7. I'm Commander ND5 of the CIS Droid Army. Commander, I cannot stand at attention. No need. Your mission was a success. The signal went through. General Grievous sent me to pass on his commendations, personally. I see. May I speak freely, sir? Go ahead. I am broken. Yes. You've been in the field a long time. Will you take my decoder module to keep it from the enemy? I will. MT7, I order you to stand down. Thank you, sir. Lieutenant Vess. I could get used to that. You wouldn't last 5 minutes in my unit. Oni są mega. Ale ty, nie można mu na przykład klaty wziąć z tego robota i tam? You mentioned we needed a decoder module to listen to those transmissions we've been finding, right? Would this one work? Yes. We can listen to them all now. And there still might be others out there to find. I guess we'll keep looking. Hey, you good, Andy? Why wouldn't I be? Right. Dobra, ukończono zadanie, weteran, także mam teraz możliwość odsłuchania tych transmisji. Znaleziono nowe dane, no i słuchamy. Transmisje separatystów. Znajdź wszystkie zaszyfrowane wiadomości. Stare transmisje, reputacja, cyk, nie to. Bank danych, czemu ja ciągle mówię brak danych, kolekcje, transmisje i teraz tak. Nadzorco Parenie, jestem CTT, działam w imieniu generała Greviusa. Zgromadzone dane wskazują, że partia droidów bojowych B14652A wykazała się niedostateczną skutecznością w boju. Spośród 26 tysięcy rozmieszczonych droidów, zaledwie 5% przetrwało spotkanie z siłami Republiki. Okej.
Supervisor Perini, I am C5DS on behalf of General Grievous. Field data indicates that batch 4652A of B1 battle droids have proven insufficient in terms of combat performance. Out of more than 26,000 deployed droids, less than 5% have survived engagement with Republic forces. Before scheduling another order, we require an update as to how the product will be improved. No dobrze, czyli to jest kwestia tego, że zbieramy sobie... Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli uzbieramy wszystkie 16 transmisji, to w ramach nagrody dostaniemy koordynaty tajnego lotniska, na którym będzie można zdobyć taką małą niespodziankę dla KVS i dodatkowo ukryty achievement w grze. Nie wiem, czy to wam się będzie podobało, czy nie. Natomiast wiem, że no, ja na pewno jeszcze troszkę polatam tutaj. Ale to tak jak już powiedziałem. To, co chciałem nagrać, to nagrałem. Wydaje mi się, że nie ma sensu, żebym ja dalej gdzieś tutaj pokazywał te poboczne zadania. Tym bardziej, że... No jest jeszcze takie to zadanie, że zaginiony zabawkarz... tutaj wykraść dane, ale to jest typowo takie mało interesujące. Także kończymy tą serię. Dziękuję za te wszystkie 50 par odcinków. Dajcie znać, czy ktoś wytrzymał te 50 par odcinków, było od początku i który odcinek ewentualnie wam się podobał najlepiej. No i z tego miejsca ja wiem, że już Silent Hill 2 i Until Dawn na moim kanale gdzieś tam buszuje, ale mam nadzieję, że na równi wszystko oglądacie i gdzieś tam po prostu jestem w stanie docenić to i tyle. Pozdro, Cheveral, hej hej.